I witam po raz kolejny, słuchajcie, dzisiaj składamy, ale wiecie co wam powiem, najpierw muszę kawkę iść zrobić i lutujemy. No to co panowie, lecimy, nie? Z lutowaniem. Już tu mało zostało. Bo już otworki są, także jedziemy. Okej, słuchajcie, jest tak, wszystko praktycznie jest wykonane, tylko teraz jeszcze kabelek połączeniowy, monitorowy tutaj dorobimy. Prawdopodobnie dorobimy taki krótki, żeby nie wykorzystywać długiego, chociaż na tymczasowo podłączymy dzisiaj długim. Następnym krokiem, ja już tutaj sobie zacząłem wrzucać, będziemy potem to sobie przerabiać, a na razie mam wrzuconego heksa przez USB ASP, bo podpięte na razie jest rozkręty, ponieważ tutaj jeszcze jest zasilanie szło z USB, z ASP. I tak, mam wszystkie ikonki do całą grafikę, że tak powiem, do tego Boulder Dasha. Joystick będzie obok, ponieważ tak, dobra, odetniemy tego AVR-a. Ponieważ tutaj dojdą takie dystanse, słuchajcie, o, centralnie będą do wysokości switchy.
To jest wyżej niż to, ok. Czyli ekstra, tutaj wszystko pasuje. Ewentualnie przełożymy, wyciągniemy ten moduł. Znaczy nasz procesor wstawimy bez tej podstawki. Prosto tutaj, bez tej podstawki. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Chyba widać. To się za bardzo nie da inaczej zrobić. Jeśli to nam nie wejdzie potem w obudowę, no to przelutujemy. Po prostu wyciągniemy tą podstawkę, wlutujemy te goldpiny bezpośrednio w tą płytkę. W sumie tu nie ma takiej dużej potrzeby tej płytki. Tutaj to robiłem, jak widzieliście, te złączki. I to wszystko będzie zamontowane o tak, o, na tej samej wysokości, ponieważ tutaj pójdę te dystanse. Wszystko będzie pasować. Mam cztery takie dystanse, tutaj cztery sobie takie zrobimy, potem już do pulpitu. Bo to będzie wszystko w ten sposób. O, będzie monitor i to będzie wszystko w ten sposób. I żeby nie było tak łatwo, że wgramy tylko heksa i to będzie całe nasze programowanie, to wykombinowałem coś takiego, że na górze nad monitorem będzie napis Boulder Dash, nie? Czyli logo Boulder Dasha. I chciałbym zrobić tak, żeby wszystkie te literki po kolei sobie na efekcie się zapalały i gasły. Się zapalały i gasły. Wykorzystamy do tego drugi procesor. Tego już nie będziemy obciążać. Już on i tak będzie dość obciążony. Wykorzystamy sobie drugi mały procesorek i układ wykonawczy 2003, tak? Dobrze mówię? Zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem, bo tutaj gdzieś on się walał. Tak jest, ULN2003A. To jest układ wykonawczy na 7 praktycznie bramek. No 7 bramek, no można powiedzieć, bo to jest 7 układów wykonawczych po 2 tranzystory każdy. Czyli tak, B, U, L, D, E, R to 6. D, A, S, H to 10. Czyli musimy zastosować, zrobimy tak, że ten napis będzie się zapalał, o tak, czyli po 5, on ma 7, także śmiało zrobimy 5, kurczę, się wysypują te afowery, ojojojoj, zaraz będzie tutaj. Już jest ciężko je podnieść. Dobra. Okay. No dobra. To by było na razie tyle. Następnym krokiem będzie zrobienie tych dystansów i w następnym odcinku robimy obudowę arkady. A dziś wieczorem na live o godzinie, o, już 17, to już sobie można by było zaraz live'a robić. Tak o 20 na live'ie. Pogramy sobie dzisiaj. Pogramy, poopowiadamy. Może ktoś z was będzie chciał brać udział w takim projekcie. Ja sobie kawkę jeszcze piję. Także sobie dzisiaj poopowiadamy na live. Może ktoś się odezwie na Skype'ie. Wszystko wieczorem, po 20. Pozdrawiam. Aha, lecimy dalej, no. Z uruchamianiem. Do 20 musi być uruchomione.